Hej, witam was, tutaj Dominik. W dzisiejszym filmie zajmiemy się malowaniem dachu. Tak wygląda z bliska. Dość leciwy. Punkty do wyszlifowania. Dodatkowo jeszcze powłoka nam się łuszczy. A zaczniemy sobie od demontażu takiej ławy i zobaczcie takich desek za kominem. Słuchajcie, no pomyślane to jest dobrze. Czyli im więcej, tym lepiej. Nawet nie wiem, jak to uciąć. Utniemy może w tym miejscu, a potem będziemy się zastanawiać, jak sięgnąć to, ponieważ to chciałbym oszczędzić. I trzeba by jakoś z tym zejść. Słuchajcie, zanim zaczniemy, wypuścimy sobie jeszcze powietrze z węża. Nie włączając myjki, to jest szalenie istotne, żeby nam się to, wiecie, nie dławiło. Nie wiem, jak wyglądam, ale oksy się przydały. Trzaskały mi tam po nich jakieś elementy, więc spoko. Wyszlifowałem i idziemy naprzód. Potem sobie to zapodkładujemy, no i będziemy mogli kończyć dzionek. Jedziemy. Ciekawe, czy mam białe zęby na tle tej niezbyt czystej twarzy, czy właśnie żółte. Słuchajcie, jest kilka ważnych zasad, jak malować, żeby nie wyszły smugi. Przede wszystkim nie malujcie w upale. Zobaczcie, niby słońce świeci, natomiast u mnie jest godzina 7:30, więc ja wiem, że słońce jest tutaj, więc na tamtą połówkę mi grzeje, ale ta nie jest już tak nasłoneczniona i nie jest już tak ciepła. Jeżeli nie wiecie, kiedy malować, kupcie sobie takie urządzenie, żebyście strzelili w blachę
Okay. I to wam pokażę, ile ona ma stop. Następna rzecz. Mocno zajeżdżajcie na swój ślad. Patrzcie, ja tutaj mógłbym pomalować właściwie 3 ślady. A ile maluję? No pewnie 6 albo 7. Nie możecie dopuścić do tego, żeby malowanie skończyło wam się na przykład, nie wiem, w połowie, że trzeba lecieć na dół i dolać. Wtedy na pewno wyjdzie wam jakieś łączenie. Kolejna rzecz, jeżeli macie zbyt wysokie ciśnienie, to będziecie mieli łączenia takie poprzeczne, ponieważ tutaj, zobaczcie, będzie tego za dużo w stosunku do tego, co macie w tym miejscu. Na zwykłej powierzchni będziecie mieli tak jakby dwie powłoki, natomiast w tym miejscu będzie, nie wiem, 5 albo nawet i 6, bo jak będziecie, nie wiem, jakoś mocno zajeżdżać. Nie możecie mieć zbyt wysokiego ciśnienia, ani zbyt niskiego. Jeżeli będzie wysokie, no to będziecie mieli zlewki właśnie poprzeczne, ponieważ w miejscach łączeń będzie mega dużo tego wszystkiego, tak? Natomiast jeżeli będzie zbyt niskie, no to wiadomo, będą jakieś tam, nie wiem, prześwity. Kolejna rzecz. Nie możecie mieć wyeksploatowanej dyszy, ponieważ będzie wam ona pisała, czyli będzie taki brzydki ślad na boku. Chyba tyle. No i jak widzicie, ja sobie maluję, gadam do was, a tam i tak jeszcze nie wysycha. Nie wiem, czy nie słychać podjęcia, ale ja maluję sobie dalej. Aha, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, nie malujcie pasami w ten sposób, że tu kawałek i cały dach. Tylko jak już malujecie tą ostateczną powłokę, to weźcie sobie na przykład tak jak ja tutaj. 1, 2, 3. 3 takie pola i pasem na dół. Następne 3 i pasem na dół. Nie malujcie właśnie w poprzek, no bo na przykład, zobaczcie, zaczniecie stąd i jedziecie sobie tam do samego końca, więc zanim przyjdziecie tutaj, no to wiadomo, że to już zdąży wysnąć, więc pewnie wyjdzie wam łączenie. Lecę dalej, bo trzeba uciekać do domu. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio. I jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Nie bądźcie Dominikami maluję, ani nikim innym i nie gadajcie podczas malowania, bo wiecie, może wam jakoś dziwnie podeschnąć i wtedy wyjdzie wam łączenie. No, mi nie wyszło, bo pogoda idealna. Wiadomo, to jeszcze wszystko musi podeschnąć, natomiast mniej więcej tak to wygląda. I zobaczcie, najgorzej zawsze powłoki wyglądają pod słońce, a tam mimo wszystko widać, że chyba jest ok. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!